Witamy, Bogumiła Rutkowska, Tydzień Gospodarza. W Poznaniu 10 marca odbyła się certyfikacja jakości wędlin tradycyjnych, regionalnych. Uczestnictwo w komisji to ciężka, ale przyjemna praca, szczególnie dla miłośników szynek i kiełbas. Oczywiście do popicia była woda, po to by nie tłumić smaku wyrobów wędliniarskich innymi przyprawami. Ocenie poddano około 100 produktów. Podczas degustacji oceniano wygląd, smak i zapach. Nazwy wytwórców nikomu nie były znane, zostały one zakodowane, a wszystko po to, by żaden członek komisji nie sugerował się marką. Mamy dwie komisje. Jest komisja składająca się z profesjonalistów, to są ludzie działający w branży mięsnej, jak również przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, technolodzy żywienia, i ci ludzie stanowią tą komisję profesjonalną. Natomiast drugą komisję jest to komisja konsumencka, czyli wszyscy ci ludzie, którzy, a jest to nas większość, którzy na co dzień spożywają wyroby wędliniarskie. I z punktu widzenia takiego zwykłego klienta, który niekoniecznie ma dużą wiedzę na temat technologii produkcji wyrobów, i ci ludzie bardziej właśnie wypowiadają się, czy oceniają te wyroby pod tym kątem mniej profesjonalnym, ale takim bardziej użytkowym z punktu widzenia klienta. Nową w tym roku jest to, że wszystkie wyroby, które stanęły do certyfikacji, będą poddawane ocenie chemicznej. To znaczy, poza tym dotychczas ocenialiśmy głównie wygląd, smak i tak dalej. Natomiast teraz będziemy również oceniali to, z czego te wyroby się składają. A czy zdarzało się, że komisja konsumencka miała zupełnie przeciwne zdanie niż ta komisja taka techniczna? To znaczy, nie zdarzało się, no bo komisja, ta ocena być może jest bardziej wnikliwa, jeżeli chodzi o komisję tą składającą się z profesjonalistów, ale jakichś tutaj wielkich różnic w ocenie nie było. Profesjonaliści są również konsumentami. W komisjach uczestniczyło wiele znakomitych osobistości wraz z wicewojewodą wielkopolskim Przemysławem Pacią. Nie obyło się także bez obecności Elżbiety Walkowiak, wielkopolskiego kuratora oświaty. Również przedstawiciele poznańskich cechów brali czynny udział w pracach komisji. Certyfikacja ma za zadanie nie tylko ocenić tę wędlinę, ale również pokazać konsumentowi, co tak naprawdę jest o wyższej jakości, wyższej klasie, aby uchronić z drugiej strony przed zalewem taniego i bezwartościowego produktu, który najczęściej można po jakiejś niebywale niskiej cenie czy okazyjnie z samochodu kupić, bo eliminacja szarej strefy to jest główne zadanie takich konkursów, gdzie promując dobry wyrób, uświadamiając i handlowcom, i konsumentom, co tak naprawdę się w tej materii liczy, móc wypromować tego dobrego, uczciwego producenta. Rozumiem, a czy dużo jest takich zgłoszeń do certyfikacji? Czy z roku na rok, może, nie wiem, ten konkurs jest bardziej popularny? Tak, można zupełnie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że popularność certyfikacji rośnie, dlatego że przyjęło się już, dzięki pewnie i nagłośnieniu w mediach i własnym obserwacjom klientów, że towar, który mają przedstawiony w sklepie, za który płacą swoje pieniądze, i ten towar oznaczony, produkt certyfikowany, to jest naprawdę produkt dobrej jakości. Oczywiście można się tutaj kłócić co do drobnych niuansów smakowych, tym niemniej ten standard, który został opracowany przez i fachowców, i naukowców, standard produktu, który musi zawierać określone gatunki mięs, określone dodatki, i kiedy jest zachowany, to jest to już gwarancja, że mamy odpowiedniej jakości produkt. Możemy oczywiście dywagować sobie: jeden woli bardziej pikantne, drugi mniej, jeden więcej majeranku, drugi mniej, ale to już jest sprawa wtórna. Natomiast ta podstawowa, standard,
skład to jest gwarancja odpowiedniej jakości produktu. W gronie specjalistów jest. Bo jestem też technologiem mięsa. Stąd też w pierwszym takim moim doświadczeniem było właśnie w tym zawodzie. Także przyszedłem wszystkie działy, produkcję, uczestniczyłem, pracowałem. A później Pan Bóg mnie odnalazł i zawołał mnie do kapłaństwa. Rozumiem. A co Pan, co ksiądz sądzi o certyfikacji? Czy ona jest potrzebna, czy niepotrzebna? Tak, tutaj w tej rzeczywistości obecnej, w której żyjemy, dlatego że nasze wielkopolskie rzemiosło ma piękną tradycję. I ono miało zawsze taki swój etos, swoją jakieś takie zasady. I warto w tej rzeczywistości to jakoś podkreślić. I certyfikaty są zawsze takim dokumentem ukazującym, że ten człowiek, że ten rzemieślnik jest właśnie tak wiarygodny. I warto u niego nabywać, kupować właśnie wędliny, bo to jest człowiek, który ma jakieś takie swoje zasady, ma swój etos, także niech tak będzie. Czy to jest księdza pierwsza certyfikacja, czy to też już jest tradycja? To już tradycja, tak, bo jestem kapelanem Stowarzyszenia Rzeźników Wędliniarzy w Polsce, tak, dlatego też uczestniczę w tych wszystkich ważnych uroczystościach, które organizują właśnie rzemieślnicy. To jednak mimo wszystko ksiądz został przy rzeźnictwie. No, wykorzystali mnie koledzy, zobacz, wiedząc o tym, wykorzystali mnie i wciągnęli tutaj do tego, żeby razem z nimi być. No, no to rzemiosło zawsze było związane z pewnością, z wiarą, z Kościołem, tak, dlatego taka jest ich zachowanie. Oni mnie tak zmusili prawie, że nie, inaczej sobie nie wyobrażają, żeby to miało tak być beze mnie tutaj. Mieliśmy już też taką opinię, że tegoroczne wędliny są smaczniejsze troszeczkę od zeszłorocznych. Jak ksiądz na to się zapatruje? Uważam, że tak. Tak, ta jakość na pewno jest lepsza i to właśnie te wydarzenia mobilizują rzemieślników do takiego właśnie wysiłku. I dobrze, że tak właśnie, że ta poprzeczka idzie do góry. Wszyscy ci producenci, których produkty, te wyroby zostaną pozytywnie ocenione, otrzymają certyfikat i oczywiście informacja będzie podana do publicznej wiadomości. W Polsce coraz więcej mówi się o mlekomatach. Są coraz powszechniej prezentowane na imprezach targowych. Ilu jest zwolenników, tyle przeciwników. Popularne są już m.in. w Czechach, ale mleko dostępne w taki sposób można spotkać również w Austrii i we Włoszech. Cała idea mlekomatu opiera się na udostępnieniu mleka prosto od krów danego gospodarza. Jest ono schładzane, by nie skwaśniało, oraz cały czas mieszane, by wszyscy klienci otrzymywali takie same mleko. Z uwagi, że mleko nie jest pasteryzowane, zachowuje wartości odżywcze, jest identyczne jak kupione na gospodarstwie gospodarza. Lokalna reakcja na globalne zapotrzebowanie, czyli jak nakarmić ponad 9 miliardów ludzi. Ponieważ zgodnie z przewidywaniami zaludnienie na świecie wzrośnie, przedstawione zostaną narzędzia i zdobycze nauki, takie jak nutrigenomika, mogące wpłynąć na zmianę sposobu karmienia ludzi i zwierząt. W roku 2011 Altech świętuje 25-lecie swojej europejskiej trasy wykładowej. Dziękuję za uwagę, mówiła Bogumiła Rutkowska. Do zobaczenia.